To już słynna konferencja konińskich struktur Solidarnej Polski. Wszystko za sprawą jednego z jej uczestników. Chciałem poruszyć temat dotyczący obietnicy związanej z Końską Kartą Mieszkańca. Pan prezydent zapowiadał, że komunikacja miejska w Koninie będzie darmowa, będzie bardzo tania. Jak doniósł portal Onet.pl, głos w sprawie Konińskiej Karty Mieszkańca oraz ceny biletów MZK zabrał Łukasz P., skazany za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, który zajmował się m.in. handlem narkotykami. Mężczyzna poszedł jednak na współpracę z prokuraturą i uzyskał status małego świadka koronnego. Jako pierwszy o sprawie w swoich mediach poinformował Zbigniew Stonoga. Po publikacji Onetu w przestrzeni medialnej pojawiły się pytania, jak osoba z taką przeszłością mogła uczestniczyć i zabrać głos na konferencji partii, której prezesem jest minister sprawiedliwości oraz prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Teraz głos w sprawie zabrał Robert Popkowski, który wydał krótkie oświadczenie. Z momentu, gdy ogłosiłem, iż będę kandydował na posła w nadchodzących wyborach parlamentarnych, stałem się celem ataku. Zdaję sobie oczywiście sprawę, iż owe ataki trwać będą nadal. Ataki dotyczą mnie i Solidarnej Polski. Nie jestem panem swojego gabinetu. Nie izoluję się od mieszkańców. Jestem politykiem, który wychodzi do ludzi. Politykiem, który każdego dnia spotyka się z problemami życia codziennego mieszkańców Konina i to w dużej mierze tych wykluczonych. Przedmiotowa konferencja, w której nie mogę nawet powiedzieć, że uczestniczył, a jedynie zabrał głos pan Łukasz P***, miała właśnie na celu pokazanie problemów naszego miasta. Absolutnie odcinam się od przestępczej działalności pana Łukasza P***. Jednakże nikomu nie odbieram głosu. Stoimy na straży prawa, ale nie dyskryminujemy. Każdy może zabrać głos, szczególnie jeżeli jest to głos mający na celu dobro miasta i jego mieszkańców. Robert Popkowski dodał, że Łukasz P. nie był, nie jest i nie będzie członkiem Solidarnej Polski. Podkreślam, iż pan Łukasz P. nie był, nie jest i nie będzie członkiem Solidarnej Polski. Każda osoba pragnąca dołączyć do nas poddana jest skrupulatnej weryfikacji. Po ujawnieniu informacji o przeszłości pana Łukasza P., co miało miejsce 3 dni po mojej konferencji, uznaliśmy, iż nie ma dla takiej osoby miejsca w naszych szeregach. Prasa szczegółowo informuje o przeszłości pana Łukasza P***, aczkolwiek łączenie go z moją osobą, łączenie go z Solidarną Polską jest absolutnie niedopuszczalne. Robert Popkowski, ja, nie mam możliwości sprawdzenia każdej osoby, która chce się wypowiedzieć. Każdy może krytykować i każdy może chwalić. Najważniejszym jest wspólny cel, dobro miasta. Szokującym jest więc forma ataku na moją osobę i czasu wypuklenia takich informacji. Zbiega się on bowiem z moim ogłoszeniem chęci kandydowania na posła Rzeczpospolitej Polskiej. Szef lokalnych struktur Solidarnej Polski powiedział, że Łukasz P. pojawił się na konferencji w zastępstwie innej osoby. Miał być przewodniczący związków zawodowych, jednej z organizacji konińskich. Natomiast przysłał kolegę, bo nie mógł być, bo był na popołudniowej zmianie. Nie znałem człowieka i nie wiedziałem, że ten człowiek będzie właśnie ten pan. Cóż, nie każdy jest bandytą, nikt nie ma wypisanego tego na czole. Ja nie mogę gwarantować z tymi osobami, z którymi się spotykam na co dzień, że to są właśnie tacy ludzie. Robert Popkowski poinformował także, że z członkostwa w partii zrezygnowała żona Łukasza P.